Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na finiszu wystawy artysty malarza Grzegorza Steca. Bo jak wszyscy wiemy, to co piękne i dobre szybko się kończy. No i niestety ta wspaniała wystawa, która bardzo nas cieszyła. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 40 lat pracy artysty niestety dzisiaj dobiega końca. Mamy finiszarz, ale mamy również promocję albumu, którego autorką jest pani profesor Gabriela Matuszek-Stec oraz mamy wieczór autorski właśnie artysty Grzegorza Steca. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam dostojnych gości, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Profesor Stanisław Tarcz, dyrektor Akademii Sztuk w Krakowie. Artysta, malarz, rysownik, poeta, pisarz, także doskonale tutaj się nam wkomponowuje w to nasze spotkanie. Dyrektor Stanisław Dziedzic. Dyrektor Biblioteki Kraków. Pan Janusz Paluch, wicedyrektor Biblioteki Kraków. Profesor Krzysztof Patecki, wiceprezes Towarzystwa Pałowskiego, nasza wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Witam bardzo serdecznie artystę Grzegorza Steca. Oraz panią profesor Gabrielę Matuszek-Stec, małżonkę i tak jak wspomniałam wcześniej, autorkę albumu. Oraz witam również serdecznie pana Marka Sołtysika, malarza, pisarza, poetę, krytyka sztuki, który dzisiejszy wieczór autorski poprowadzi. Proszę Państwa, jest dla nas ogromnym zaszczytem, że ten wieczór autorski odbywa się tutaj w Galerii Pryzma w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, ponieważ takie wydarzenie jak dzisiejsze jest po raz pierwszy. Jest to początek współpracy, mam nadzieję, że nie koniec, panie dyrektorze, z Biblioteką Kraków. I do tej pory wszystkie spotkania autorskie odbywały się w sali Fontanny pod Gruszką. Tamte stare imprezy były. Po raz pierwszy właśnie odbywa się u nas w Galerii Pryzma. Także bardzo się cieszymy, zwłaszcza, że jest ono związane z finiszem wystawy i artysta będzie opowiadał również o swoich pracach. Zresztą zobaczymy, o czym będzie opowiadał. Pan Marek Sołtysik przygotował szereg pytań na temat i twórczości malarskiej oraz twórczości literackiej. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie tak liczne. Zaraz postaram się jeszcze jakieś krzesełka donieść, żebyście Państwo nie musieli stać przez cały wieczór. I bardzo proszę, panie dyrektorze, o parę słów. Proszę Państwa, powiada się, że Krakowie wszystkie jubileusze się udają. To nie zawsze tak jest, ale na pewno o tym jubileuszu można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. To wyjątkowy jubileusz. Bardzo serdecznie tego gratuluję. Ale, proszę Państwa, wspomnieć właśnie przy tej okazji trzeba. Tu finisarz 60 fantastycznego obrazu. Ale ci, którzy nie byli jeszcze w Nowogródzkim Centrum Kultury, tam wystawa jest jeszcze większa, jeszcze bardziej urozmaicona i barwna. Fantastycznie zrobiono, że podzielono tę wystawę jakby na dwie części, po to, żeby pokazać różne jej odsłony. I proszę Państwa, jeśli mówimy dzisiaj o finiszu, o rozmowie, która będzie wieńczyć właściwie to dzisiejsze spotkanie, to ten album, który dzisiaj prezentujemy, który został przygotowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków, ale przy ogromnej staranności pani profesor Gabrieli Matuszek, ona jest w istocie autorką tej części, która nie jest częścią plastyczną, bo to oczywiście
jest własnością artystyczną naszego jubilata. Chciałbym bardzo serdecznie, proszę Państwa, pogratulować. Nieczęsto zdarzają się tak starannie przygotowane i tak wysmakowane albumy. One pozostają, one zaświadczają o dziele autora, gdy wystawy znikają z naszych sal, zwłaszcza, że, proszę Państwa, na obu tych wystawach widzimy obrazy, które są już rozproszone. Artysta jest artystą znanym i jego obrazy zawisły w rozmaitych galeriach, ale także w zbiorach prywatnych. Na to chciałem zwrócić uwagę, że to ogromny wysiłek, którego bardzo serdecznie gratuluję i za który ogromnie dziękujemy my wszyscy oglądający te wystawy, bo żeby je zgromadzić tutaj, trzeba było ogromnych zabiegów. I proszę Państwa, cieszmy się, że mamy artystów dobrych w Krakowie, że mamy takich artystów jak Grzegorz Zdyt. I bardzo serdecznie gratuluję i my czekamy teraz na rozmowę. Ja myślę, że to będzie kolejna fantastyczna odsłona, jakby dopełniająca wiele tych niedopowiedzeń, które sztuka, jak wiadomo, wprowadza, choćby celem domysłu, a czasem prowokacji. Dziękuję. Ja jeszcze tak tylko. Zakończymy to wierszem, który jest ukryty pod ostatnim skrzydełkiem albumu. A po drodze będą się działy rzeczy nieprzewidywalne kompletnie, ponieważ Marek patrzy ci prosto w oczy i jesteś niebezpiecznym rozmówcą. Kuba, zapraszam. Mówiono, że poderżnąłeś gardło tęczy
i podstawiały ci wiadra swych obrazów nie jak malarz, lecz jak rzeźnik. Mówiono, że zabrakło ci czerwonej farby i wtedy mówiono, że chciałeś zjeść słońce, lecz to ono wyjadło ci mózg. Mówiono, nie wierzę w twój mit. Czuję tanie wino, widzę brudne ręce. Słyszę szept, jak to dobrze, że farby nic nie czują. Próbowałem z ludźmi, lecz uciekli. Już nie krzyczę. To wszystko było wczoraj. Dziś jest tylko duszno. Byłem na spacerze. Wiesz, odkryłem, że buty i oczy są tym samym, że światło i błoto są tym samym. Dlatego znowu muszę iść. Ostrożnie, braciszku, wrażliwość podwala istnienie, przyspiesza czas. A jednak pójdę. Nie zamknę oczu, gdy przyleci światło, by wydziobać ziarno spojrzeń lub źrenicy, nawet gdyby miało czarne skrzydła. Przecież mówiłeś, że światło. Mówiłem o innym świetle. Stwarzać, a nie odtwarzać. To jest dewiza artysty Grzegorza Steca, człowieka absolutnie wolnego, w którego twórczości oprócz tego, że widać fascynację starymi malarzami, starym malarstwem, nie ma żadnych innych wpływów. 40 lat temu tutaj w Krakowie przy placu Matejki, zdaje się, że na ostatnim piętrze, tam gdzie jest kopuła taka, była pracownia malarska, w której malował kończący studia wówczas Grzegorz Stec. To była pracownia malarska prowadzona przez Jana Świderskiego, bardzo dobrego pedagoga, artystę i z pomocą Mariana Kruczka. Marian Kruczek dał Grzegorzowi Stecowi taki kamyk, żeby sobie tam datę rozpoczęcia swojej działalności artystycznej już wolnej wydrapał. I tak się stało. I teraz przechodzimy z Krakowskiej Akademii do Nowego Jorku. W Nowym Jorku środowisko skupione wokół znakomitego pisarza, nieżyjącego od niedawna, Filipa Rocha, jest zachwycone malarstwem Grzegorza Steca. Mam na to dowody, słyszałem z ust do ust, opowiada mi jedna znakomita pisarka amerykańska. I jak wyglądała droga Grzegorza Steca z Krakowa, rodowitego krakowianina, na drugi kontynent? Jak wyglądała jego droga za ocean? Co by się stało, gdyby jego obrazy tam się nie znalazły? Ale można sobie gdybać, gdyby nie pewien istotny przystanek na jego drodze, a tym przystankiem była Galeria Inny Świat. Tam, w tej galerii, Tadeusz Nyczek, wybitny krytyk, stwierdził, że oto mamy do czynienia z zupełnie nowym malarstwem. Że Grzegorz Stec to jest ktoś,
kogo nie pociąga brzydota świata i on nie będzie malował tej brzydoty sposobem brzydkim, jak to się zdarzało, a wręcz przeciwnie, jeżeli nawet chce przedstawić dramat jakiś straszny, okropny, to on ten dramat będzie pod spodem, pod werniksem, pod farbą. Cała ogromna elegancja malarstwa Steca skłoniła Tadeusza Nyczka do nazwania go prawdziwym artystą malarzem. Zresztą ja też uważam, że to jest prawdziwy artysta malarz. No i tyle byśmy może tytułem wstępu, oprócz tego, że trzeba dodać po tych 60 wystawach indywidualnych Grzegorza na całym świecie. I to by było może wszystko, a teraz przystąpimy do pytań. Czy jesteś gotowy? Nie. Nie jesteś. Jak się czujesz? Powiedz. Po tym, zaraz się oddam, po tym miesiącu ekspozycji twoich obrazów, twoich dzieł w tylu miejscach w Krakowie, w twoim Krakowie. Dziękuję ci Marku za dobre słowo. Czuję się po prostu strasznie zmęczony. Ale postaram się jeszcze coś tam ze siebie wydobyć na ten wieczór. Postaram się sensownie odpowiadać na twoje pytania. No to teraz czekam na strzał. Czy są jakieś istotne głosy dotyczące tych wystaw? Myślę, że są, ale nie miałem nawet energii skoncentrować się i szukać takich głosów. Jeżeli są, to pewno się dowiem, ale to ja nie muszę tego widzieć teraz. To jest nieistotne. Chodzi mi o krytykę plastyczną, prawda? Która powinna reagować z dnia na dzień, tak mi się wydaje. No ale, przepraszam, ale istnieje krytyka plastyczna? Wiesz, poza tobą i jeszcze może trzema osobami, czy ktoś jakieś sensowne rzeczy pisze na temat sztuk plastycznych? Ja pamiętam czasy, kiedy były cudowne, wspaniałe polemiki między różnymi krytykami. Oni się nie zgadzali, kłócili. To rozpalało również wyobraźnię widzów, którzy przychodzili, oglądali i chcieli wiedzieć, czy ten ma rację, czy tamten ma rację. Nie, teraz to naprawdę... Przepraszam, że się do ciebie zwrócę, drogi panie rektorze. Czy rzeczywiście istnieją jakieś polemiki artystyczne? Rzadko. No, no właśnie, bardzo rzadko i na pewno nie na prasy. Ludzie się kochają. Nie w telewizji, nie w radiu. Ludzie się nie kłócą, a to byłoby bardzo twórcze, gdyby się kłócili o sztukę, a nie jakieś inne rzeczy, o których słyszymy na co dzień. Jeszcze ponowię. Ponowię takie pytanie, mianowicie jak, bo wracam do spraw Akademii, tutaj bardzo, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie to bardzo istotne miejsce. Jak się poczułeś w momencie, kiedy opuściłeś Akademię z dyplomem, już bez niejako oparcia? Znaczy ja bardzo krótko opowiem o tym, bo z pewnym wyobrażeniem startowałem na Akademię dwukrotnie. Dostałem się za drugim razem. I potem były dwa lata męki, totalnie. Nie myślałem, że to wszystko ma na tym polegać. Dopiero po dwóch latach zrozumiałem, czym to jest. To nie są złe słowa. To są bardzo dobre słowa, ponieważ następne trzy lata dały mi wrażenie, że Akademia jest cieplarnią, w której można uprawiać
i kontaktować się z ludźmi tak istotnymi, wrażliwymi, po prostu rzeczywiście można się rozwijać. To nie jest kwestia tego, że te dwa lata pierwsze to był trening, czy się nadaje ktoś, czy się nie nadaje. Mnóstwo ludzi odpadało, rezygnowali. No wielka konkurencja wtedy, ogromna konkurencja. To nie było tak, że się chciałeś dostać, się dostawałeś. Ludzie po cztery razy się próbowali dostać na Akademię. To była wielka rzecz, być studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tak, to wszystko jest prawda. I po tym cudownym okresie ochrony, którą daje Akademia, który wydaje mi się jest konieczny do tego, żeby młodzi ludzie się rozwinęli, wychodzi się w świat bez absolutnie żadnej ochrony. Nagle zderzasz się z bardzo brutalnym rynkiem, z trudnością debiutu, z trudnościami bardzo wieloma i trzeba się wykazać jeszcze wieloma innymi cechami charakteru, oprócz wrażliwości, żeby ten okres przetrwać, żeby wypracować własny język, bo wcale się z Akademii nie wychodzi z jakimś językiem gotowym. To są te absolutnie nieliczne przypadki, że ktoś jest od samego początku gotowy, zbudowany, ukształtowany. To jest nieprawda. To się po prostu dzieje w konfrontacji z życiem, a nie z cieplarnią, przepraszam, że tak określam Akademię, ale jest to absolutnie istotne i bardzo ważne miejsce, żeby w ogóle zastartować. Bez tego się nie da. Są absolutnie nieliczne przypadki ludzi, którzy, że tak powiem, zaistnieli bez Akademii. Gdzieś tego alfabetu trzeba się nauczyć. To prawda. I jest coś takiego jak kształtowanie świadomości artystycznej przez Akademię. Tutaj od razu taka anegdota. Może nie wszyscy słyszeli o tym, jak Grzegorz Stec jako kilkuletni chłopiec poszedł do Parku Jordana. Było tam takie miejsce, gdzie mogli sobie malować młodzi ludzie, znaczy dzieci. Tam była taka patera z atrapami owoców. To sięgnął po paterę, żeby spróbować nagryźć. To okazało się, że to jest sztuczne. Rzucił tymi wszystkimi owocami i stwierdził już wtedy ten mały Grzegorz Stec, już był świadomy artystycznie, powiedział, że nie będzie odtwarzał, tylko będzie tworzył po prostu, będzie tworzył nowe. I ciekawy jestem, to za chwilę cię jeszcze zapytam o tę świadomość artystyczną, na ile pomogła ci właśnie podczas studiów w Akademii, a na ile już ją miałeś w sobie. To jest jedna rzecz i jeszcze druga. W Krakowie jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, ono kiedyś się mieściło na ostatnim piętrze przy ulicy Lea dawniej Dzierżyńskiego. I tam po jednej klasie, w jednej klasie się było 30 osób, w sumie 120. Chodziłem do liceum, dlatego chciałem zapytać, dlaczego tam nie poszedłeś najpierw do liceum, bo byłeś po prostu, byłeś bardzo zdolny plastycznie. Czemu tam nie skierowałeś swoich kroków? Bo ja prawdopodobnie miałem kompletnie inne ambicje i właśnie to chciałem pisać. Nie malować. Także liceum plastycznym tym czegoś nie było potrzebne, nawet do głowy mi to nie przyszło, żeby tam coś pomożeć. No to, ale to może być też odwrotnie, nie? Prawda? Tadziu kończył liceum plastyczne, a potem tylko pisał, już się nie brał za pracę. No widocznie stwierdził, że... bardziej czysta robota. Nie. Nie trzeba się trudzić. No potem okazuje się, że jest inaczej. Nie, to jest absolutna prawda. Pisanie jest dużo bardziej czysta robota. Malowanie to jest sterta, szmat,
rozpuszczalników, farb brudnych rąk, pociapanego ubrania. To przecież każdy wie, kto to próbuje robić. No. Także to jest oprócz takiego wysiłku mentalnego, psychicznego, emocjonalnego, w gruncie rzeczy dość często praca robotnika. Rzemieślnika. Tak, to nie ma co ukrywać. No, zanim powstaje taka czysta forma, zamknięta w jakimś prostokącie, nie wiem, to przecież góra śmieci tam gdzieś obok leży, albo góra nieudanych prób, nie wiem, to różnie bywa. Teraz takie pytanie ponure dosyć. To, czy zniszczyłeś jakiś swój obraz, który już był prawie kończony? A dalej sobie. A ja pomyślę na następne pytanie. A jeżeli zechcesz, to odpowiesz. Jak to było? W życiu nie opowiem, jak to było. Natomiast rzeczywiście zniszczyłem obraz, roztrzaskując go w podłowie, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Rzeczywiście. Dobrze. Bardzo lakonicznie. Powiedz mi o swoich kontaktach z Józefem Czapskim, tej zażyłości korespondencyjnej. Przecież jesteście, byliście zupełnie, stanowiście inne żan, prawda? Czapski z nurtu kabistów, w sumie niezależnych kolorysta. Ty natomiast jesteś takim malarzem eleganckim. Przepraszam Cię, Marek, ale to pytanie jest źle postawione, bo to w ogóle nie chodzi o to, że Czapski to kapista, ja tam uprawiam inny rodzaj sztuki, to zupełnie nie było to. To było po prostu spotkanie ludzi. I miałem naprawdę mnóstwo szczęścia, że coś takiego mi się w ogóle wydarzyło, bo mogło być bardzo różne, ale akurat w tamtym czasie się przyjaźniłem z Andrzejem Mietkowskim. On akurat wtedy musiał zostać we Francji, tak samo jak Sonik, Honant i parę jeszcze innych osób. I w sumie to był jego pomysł, znakomity zresztą. Słuchaj, ja się muszę wziąć do Czapskiego, no i poszliśmy do Zemowi. Zresztą tak na boku stwierdzę, że ten pokoik, który widzimy teraz w pawilonie Czapskiego, jest absolutnie tym samym, co do szczegółów. Pokoikiem, który siedziałem razem z nim i gadaliśmy. Gadaliśmy, co było dla mnie zdumiewające, że ten starszy już wtedy człowiek mocno potrafił wytrzymać te godziny rozmowy, ale to było tak fascynujące. Tam się przewijało tyle wątków, tyle tematów, że... A poza tym już wtedy Czapski był prawie ślepy. On bardzo chciał mi pokazać swoje ostatnie obrazy. I pomijając... Znaczy nie wolno tego pomijać. Jego wspaniałe inne dokonania, kiedy widział naprawdę, to miałem poczucie pewnego tragizmu, kiedy wynosił z zaplecza płótna poszarpane czernią, no, tak to określa, i się tak żalił, że już nie może tam koloru włożyć. Natomiast to wcale nie zmienia jego nieprawdopodobnej ciekawości życia, ciekawości ludzi. On wypytywał mnie dokładnie o wszystkich, których
w ogóle mogłem poznać, czy znałem kiedykolwiek w Krakowie. O każdego się martwił. Szczególną troską obdarzał Rodzińskiego. Potem pamiętam, że taki główny wątek naszej rozmowy poszedł, czy właściwie każda stylistyka w sztuce, każdy wybór jakiejś tam formy może wyrazić każdą treść. Do tej pory pamiętam, jak on kompletnie na pamięć znał swoją półkę nad łóżkiem, ale już nie widział mojej marynarki, tak wszedł nogami na to łóżko, po mojej marynarce wyciągnął album jakiegoś Włocha, którego nazwiska nie pamiętam. I akurat wtedy zaczęliśmy rozmawiać o rozpłatanym wolę Rembrandta. Czy to rzeczywiście każda stylistyka, którą sobie artysta wybierze, może udźwignąć taki temat? No właśnie nie. No i sięga po to i na ślepo mówi, nawet pamięta, która strona, popatrz co ten wariant zrobił. No, on zrobił flakon z kwiatami. A tu chodzi o mięcho, chodzi o krew, chodzi o śmierć, chodzi o rzeźbę. No i taka była, powiedzmy, nasza... Tematów było jeszcze sporo, ale to tak mi się przypomniało teraz. Aha, no i tak powiem, rozmowa była na tyle interesująca, że udało nam się wymienić ze sobą parę listów, które szczerze mówiąc trzymam jako coś wyjątkowego. Może to też chodziło o to, że ta więź jakaś, Czapski powiedział, że w sztuce nikt nie jest pierwszy, nikt nie był pierwszy. Chyba zgadzaliście się z tym, bo tutaj chodzi również o to, że jeżeli się czerpie z jakiegoś obrazu, który jest już obiektem muzealnym, to wcale nie znaczy, że się idzie po drodze po tym artyście, po przemyśleniach, po bardzo wielu interpretacjach można również nie być wyłącznie kontynuatorem tego artysty, w którego się zapatrzyłeś, powiedzmy, tylko stwarzasz nową jakość. Tu nie chodzi o to, że właśnie w sztuce nikt nie jest pierwszy. Oczywiście, że tak. Ja poza tym ja sobie myślę, że to jest trochę tak. W sztuce jest jak w życiu. Ja zresztą jestem przekonany, że jest jak w życiu. Czyli nawarstwiają się różne doświadczenia. Żyjemy dzięki, gdyby nie pewne fascynacje, które przeżyłem gdzieś tam na początku, to czy ja bym w ogóle poszedł tą drogą? Przecież te fascynacje mnie żywiły. Patrzyłem na pewne rzeczy i wydawało mi się, że to są niedoścignione zupełnie wzorce. Ale też zadawałem sobie pytanie, no przecież kończy, to też zrobił człowiek, a nie? Dlaczego nie spróbować? Może się przynajmniej uda człowiekowi zbliżyć. I przede wszystkim jesteśmy tym, czym zostaliśmy zafascynowani, zarażeni i tak dalej. Jednym słowem, to oczywiście jest banalne stwierdzenie, jest się tym, co się zje. A też bym powiedział, jest się tym, co się dokładnie zje i dokładnie przeżuje. Ja przepraszam za to kombinację, jakieś takie niesmaczne może porównanie, ale im bardziej się wpatrzymy w to, co ktoś dla nas przygotował przed nami, tym bardziej możemy być sobą teraz. My po prostu
skrajnie wkurza, przepraszam za kolokwializm, kiedy ktoś przychodzi do pięknego stolika nakrytego cudowną porcelaną, zgarnia to jednym ruchem, to wszystko się tłucze i mówi, teraz ja. No i co? Okazuje się, że prostego kubka z fajansu nie potrafi ulepić. Także bez wglądu w to, co było, nie możemy być w pełni tym, kim jesteśmy teraz. I to dotyczy nie tylko sztuki, to dotyczy bardzo wielu różnych dziedzin. Dlatego malarze, którzy zapisali się w historii sztuki potem, jako młodzi ludzie jeździli do najwspanialszych muzeów i tam całymi godzinami, całymi dniami trwali przy obrazach mistrzów. Dzisiaj zdaje się, że to już wybiera to, że są reprodukcje, są coraz lepsze produkcje, ale to jest nie to samo. Natomiast tutaj powiedziałeś coś, co zacytuję. Ktoś, kto godzi się na mody, wskazuje się po paru latach na bezdomność artystyczną. To jest no, bardzo, bardzo pięknie, trafnie powiedziane. Za chwilę się z tego jeszcze może wytłumaczysz, ale nie musisz poza tym, bo to jest tak świetne. Natomiast chciałbym Cię poprosić o objaśnienie mi takiej Twojej myśli. Mówisz, że pragniesz być w obrazie jak w dziejącym się intensywnie zdarzeniu. Chciałbym się dowiedzieć, co to znaczy, bo wiem, że nie bardzo lubisz być uczestnikiem wydarzeń. Nie lubisz tłumu, zresztą malujesz, ale nie malujesz tak, żeby tam każda z tych postaci z tłumu wyłaniająca się była widoczna i określona. I właśnie, jak to jest, że chciałbyś jednak być w tym dziejącym się intensywnie zdarzeniu? No to Marek pytasz mnie o taki bardzo prywatny świat, jak ja sobie emocjonalnie radzę z obrazem, to właściwie bardzo bym nie chciał opowiadać na ten temat, ale rzeczywiście, a poza tym to się wszystko z biegiem zmienia. Jak człowiek jest pełen emocji, fantazji, to takie, a może powiem inaczej. Wypracowałem sobie taką technikę, która pozwala mi, że tak powiem, nie budować obraz. Jak się buduje dom, architekturę, konstruuje, planuje i tak dalej. Tylko taką technikę, która pozwala mi bardzo szybkie zmiany dokonywać w trakcie pracy. Czyli do tego jest potrzebna odpowiedni stan napięcia, emocji, przede wszystkim potrzebny jest powód takiego malowania. No i jak to wszystko mam w garści, to wtedy atakuję powód. No i zdarzyło mi się stać przy sztalugach nawet i dwie doby. Ale to ja już tego nie dam rady zrobić teraz. Także muszę się zastanowić w ogóle nad jakby zmianą podejścia do malowania. Ale rzeczywiście dla mnie było coś absolutnie istotnego być w obrazie i razem z obrazem. Do tego dąży każdy artysta. Z tym, że są tacy, którzy sobie planują, budują, nawarstwiają, czekają. Ja to chciałem mieć natychmiast. Co wcale nie zmieniało faktu, że
że jak ustawiłem obraz na przykład w dwie doby, nie pracowałem nad nim jeszcze przez pół roku. Bo to jest już kwestia eliminacji błędów, przypadków, kalkulacji, to już wtedy na zimno się to wszystko robi. Więc to znaczy być wyobraźnią. Może bardziej tego chciałem. To, krótko mówiąc, być w obrazie to jest ogromna przygoda. To jest rozkosz. To jest rozkosz, to o to szło. Widzisz, dlatego cię pytałem, bo troszkę zmieniłeś tropy, albo ja zaspałem w tym momencie. Chodzi o to, że to nie być w obrazie, gdzie jest tłum, gdzie coś się dzieje, gdzie są różne takie dziwne rzeczy, tylko być w obrazie, który się tworzy, prawda? Który wychodzi z twojej wyobraźni, z twojej techniki i tak dalej. Nagle się znajdujesz w tym miejscu i właściwie to chyba po to się maluje głównie. Mi się wydaje, to właśnie mówisz, że całe życie poświęciłeś sztuce, i ja już wiem między innymi dlaczego. No dlatego, że po prostu jest tam coś tak słodkiego, czego nie ma w żadnej rzeczywistości. Prawie, że w tych słowach jest tam coś tak słodkiego, jest tam również coś tak koszmarnego, że trudno powiedzieć. Ale jeżeli to wszystko jest w odpowiedniej proporcji, znaczy ja w ogóle uważam, że udany obraz to jest odpowiednia proporcja przegranego do wygranego. Nie ma obrazów idealnych, nie ma obrazów, które się udają do końca. Nie ma obrazów, które mogę uznać za skończone. Ja uważam, że to artysta się kończy wobec obrazu, a nie uznaje, że obraz jest skończony, ponieważ zawsze można lepiej. I zawsze może być ktoś mądrzejszy, lepszy, genialniejszy, nie wiem. Zawsze może. Samo zadowolenie to jest największy wróg artysty. Właściwie człowiek jest bez przerwy nieszczęśliwy i niezadowolony. I to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby przynajmniej te obrazy były przyzwoite. Słuchaj, powiedz mi teraz, czy pamiętasz pierwszy obraz i w jakim muzeum? I ten taki obraz, który cię zafascynował, który nie dawał ci spokoju? Tak, pamiętam. Jako dziecko zobaczyłem śmierć Pelenai. Jacka Malczyńskiego. Duże wrażenie. Marku, pamiętam, to dziś to miało miejsce 50 parę lat temu. Twarz, bo to była ta pierwsza wersja, ta jeszcze po Akademii malował Matejko, znaczy Malczewski pod wpływem Matejki, pod okiem Matejki. A pamiętasz taką słomę tam na pierwszym planie, ona była wspaniale namalowana właśnie. I to właśnie w oryginale oglądałeś. Zdaje się, że ja troszkę wcześniej oglądałem, no kilka lat wcześniej od siebie ten sam obraz był zafascynowany. Powiedz teraz, czy nadal pracujesz tak, jak pracowałeś, czyli sam sobie nabijasz płótno, nagle tam sam gruntujesz tam kilka razy gesto i tak dalej. Czy korzystasz już od czasu do czasu z zdobyczy obecnej, czyli dzisiaj to można wszędzie kupić Blade Runner, to jest płótne. Dawniej trzeba było to albo robić, albo zamawiać gdzieś specjalnie. To jest wszystko. Szczerze mówiąc, takie pytania techniczne to się, wydają się trochę nieistotne, bo oczywiście, że nie chcę się
nabijać, naciągać i tak dalej. Także jeśli mogę, to kupuję po prostu dobry len, a potem na to, co tam fabryka dała na tym wszystkim, kładę swoje własne grunty. Ja mam bardzo szczególne wymagania, jeśli chodzi o gruntowanie tego wszystkiego. I na szczęście to, co tam fabryka dała pod spodem, wytrzymuje moje zabiegi. Także szkoda mi czasu. Wspominałeś o rzeźbie. Masz pytanie dotyczące rzeźbiarstwa. Jeszcze rok temu bym powiedział, że to są plany, a teraz to już raczej powiem, że to są marzenia. Bo to, jak sobie zdałem sprawę, wymagał tak ogromnych wysiłków, nakładów, zdrowia i w ogóle, ja w ogóle rzeźbiarzom gratuluję formy fizycznej, bo już mam problemy z przeniesieniem dużego obrazu. Co ja zrobię z takim obiektem, który waży 150 kg na przykład. No. Ale kto wie, no, może się odważy. A to w ogóle jest, nawet jeżeli nie dotknę tematów materii, to ja go przynajmniej opiszę. Wydaje mi się, że to jest warta opisu idea. Ale też chyba teraz nie będę o tym opowiadał. Taki tajemniczy twój obraz, balada o kochankach z lat 80. później. Wyobraź sobie, że nie znałem tego obrazu. Teraz go dopiero zobaczyłem w tym wspaniałym katalogu, w tym albumie. Wiele twoich obrazów to części tych motywów, które ty spośród tych, które malujesz przez całe życie. Natomiast tutaj nie widzę ani kontynuacji, ani jakichś poprzednich rzeczy, które świadczyły o tym, że właśnie ci kochankowie mimo, to jest niesamowity obraz, to znaczy niezwykły zarówno w sensie kolorystycznym, jak i w okrucieństwie przedstawienia dwojga kochanków, jednocześnie nie budzi grozy, takiej złej grozy, ponieważ jest znakomicie namalowany. I teraz, jak to się stało w ogóle, co to za obraz, skąd on się wziął, gdzie on jest, czy jeszcze ten obraz jest w kraju, czy ktoś sobie go kupił, bo bardzo chciałbym go mieć, bo to jest ten obraz, jeżeli możesz. Dlaczego akurat on? Nie fascynuje. Po pierwsze, ta rada w ogóle istnieje dzięki mojej żonie. Ponieważ przejrzeliśmy taki archiwum na strychu, gdzie zostawiłem wszystkie porzucone motywy. I wręcz kazała mi się nim zająć. Ja mam parę takich obrazów, które są wyspami, czyli czymś kompletnie wyjątkowymi w sensie. No, nagle coś wyskakuje i to jest zupełnie niepodobne do tego, co zrobiłeś wcześniej, później i tak dalej. No i to jest właśnie taki obraz. No, on ma tam cechy jakiegoś tragicznego romantyzmu. No, miło mi bardzo, że się to fascynuje, chociaż nawet bo to przecież podstawił w kąt jako coś kompletnie osobnego i wyjątkowego. Natomiast uderzyło mnie w twoim pytaniu coś, co może nie wysunąłeś na pierwszy plan. Mianowicie nie budzi grozy. Ja sobie kiedyś pomyślałem, że wolno mi, bo ja w ogóle malarstwo
to, co robię, uważam nie za jakąś działalność plastyczną, ja mogę się nieprecyzyjnie wyrazić, tylko ja o tym wszystkim myślę jako o sposobie mówienia, jako o sposobie przekazywania tego, co myślę, tego, co czuję. Nigdy mnie nie interesowało pozdrawianie ścian. I wydaje mi się, jak teraz jak patrzę z perspektywy czasu, że chyba jednak byłem temu wierny w znacznym stopniu. Natomiast pomyślałem sobie, że kiedyś dałem sobie to przyzwolenie. Wolno mi mówić o wszystkim, o rzeczach tragicznych, strasznych, pod jednym warunkiem, że zrobię to najpiękniej, jak będę mógł. Nawet błoto w słońcu jest piękne, prawda? Więc nawet mam taką własną prywatną teorię czystego brudu. Zaczynamy rzeczywiście od rzeczy okropnych, strasznych, przykrych, smutnych, ale jak one przejdą przez ten filtr albo młyn sztuki, czyli ulegną pewnej interpretacji, przemyśleniu, uporządkowaniu, skomponowaniu, to nawet rzecz przerażająca zaczyna być opanowana, mało tego, nawet może być piękna. Zresztą ja kocham taki cytat, chyba bodajże z pierwszej elegii doleńskiej, to i Kejko. Albowiem piękno jest przerażenia początkiem, który znosimy z takim trudem. Gdyż beznamiętnie pogardza naszym unicestwieniem. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ale czasem jakieś się zdarzają takie intuicje.
istoty, które też są koło nas, też żyją. No i jakiś rodzaj magnetyzmu. Który na przykład powoduje to, że te owady wpadają w te płyny i się spalają. A to byśmy rozpoczęli zupełnie inną rozmowę. Dzięki. No na koniec, bo to chyba już wystarczy. Chciałbym Cię zapytać o coś istotnego. Czy Ty wypoczywasz od pracy twórczej? Mam nadzieję, że może mi się to uda. Ale ja bym teraz bardzo zaproponował, żeby porozmawiać chwilę o tej publikacji. Która nie powstałaby, gdyby nie determinacja, pomoc, siła woli mojej żony. Najprawdopodobniej bym sobie z tym w ogóle nie poradził. Zawiodły mnie wszystkie klucze, za pomocą których próbowałem ułożyć publikację. Zawiodł mnie klucz podstawowy, czyli chronologia. Okazało się, że to nie ma najmniejszego sensu. Właściwie od samego początku krążę wokół pewnych tematów i tylko to mogło stanowić klucz do tej publikacji. Katusiu, mogę Cię prosić. Także usłyszymy krótką opowieść o tym, jak to się stało, że to w ogóle jest. Bo to, że to jest dla mnie szalenie ważne i Kadyśiu, bardzo Ci za to dziękuję. Ja przede wszystkim, skoro już tutaj zostałam poproszona, to dziękuję naprawdę tym wszystkim, którzy umożliwili, żeby ten album powstał. Miasto Kraków, ogromne zasługi nieobecnie tutaj przewodniczącej Komisji Kultury, pani dr Małgorzata Jantos, która uwierzyła w to, że taki album ma sens. Rzeczywiście była to moja determinacja, bo wydaje mi się to zresztą, co już pan dyrektor Dziedzic powiedział, że wielkie wystawy, one przemijają. Natomiast utrwalenie dzieł artysty, publikacji jest to coś niezmiernie ważnego. I w gruncie rzeczy ja nigdy nie sądziłam, jak mi to dowodnie przyszło, że będę zajmowała się przygotowaniem albumu malarskiego małżonych. Tak mi się wydaje kompetencji do przygotowania takiej publikacji, ale tak po prostu złożyła się sytuacja, że tym pokierowałam. I jeśli mogę się zwierzyć Państwu, jakby ja oczywiście namawiam do oglądania tej książki. Bo to jest duża rzecz, bo się znajduje 330 reprodukcji obrazów. Tutaj są głosy krytyki, oczywiście fragmenty z 40 lat. Są fragmenty autokomentarzy artysty, wywiadów. Jest znakomity esej Marka Sołtysika, świetna wypowiedź Joanny Warcho, słowo wstępne Joanny Lewińskiej. Można tutaj sporo przeczytać oczywiście, no, ale tak Państwu powiem o takich jakby dwóch trudnościach, też dwóch, jakby to ująć, motywach, sposobach ogarnięcia tego. Po pierwsze, ci z Państwa, którzy widzieli i także wystawę w Ochódzkim Centrum Kultury, znają twórczość Grzegorza, wiedzą, że jest to bardzo różnorodna twórczość. Niezwykle różnorodna i ujęcie tego w taki sposób, aby ten album mógł być dobrze odbierany, czytany i merytorycznie, i estetycznie, bo sprawą
niebywale trudną. I rzeczywiście zrezygnowaliśmy z układu chronologicznego, ponieważ pewne motywy powracają. One powracają, bywa także, że obraz powstał w wersji czarnej, potem powstała wersja kolorowa. Czyli jakby takim zamysłem było podzielenie tego na pewne działy i tutaj chyba może ten album jest troszeczkę nietypowy, dlatego że ja zajmuję się pisaniem czy układaniem książek i chyba wykorzystałam moje doświadczenia. To są pewne działy tematyczne, jak zarazem w tych działach, w obrębie tych działów obrazy są tak ułożone, aby one prowadziły ze sobą pewien dialog. Są tutaj również zestawione wiersze z tymi pewnymi grupami obrazów. Mam taką nadzieję, że one ze sobą dialogują. A w ogóle całość jest pomyślana, jeśli można użyć takiego określenia, dramatycznie czy dramaturgicznie. Raz to, że Stecja jest szalenie emocjonalne, dramatyczne, więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli ma powstać album, to on powinien również mieć wewnętrzną dramaturgię. Ta dramaturgia zaczyna się już od tajemnic okładki, ale to nie był mój pomysł, to był pomysł Grzegorza. Natomiast potem ona się stopniowo rozwija, tutaj pewnie cała konstrukcja jest przemyślana. I jeszcze, jeśli wolno mi, ale tutaj, ponieważ panowie tak szczerze rozmawiali, więc ja sobie też tak pozwolę na takie zwierzenie, ponieważ nie umiem robić albumów malarskich, więc zadałam sobie pytanie, jaki album chciałabym zobaczyć. I jakby zamysł był taki, to co by mi się podobało, co by można było tutaj wprowadzić. Mi się pojawiają fragmenty obrazów. Zobaczą Państwo, że teksty, żeby nie było nużące, tych tekstów jest dość dużo, one są, nie można użyć takiego słowa, chociaż ono nie jest adekwatne, ozdobione. Ozdobione, przepraszam za określenie, tutaj by się czegoś pewnie żachnął, bo obrazy nie są tego, żeby ozdabiać, ale jakby są takimi przerywnikami tych tekstów, a zarazem to, co było takie ważne, w tych fragmentach widać, one są wycięte z obrazu, czyli jak gdyby pokazane są kadry, które pokazują szczegóły, detale tych obrazów, a zarazem jakby pokazują, że właściwie to wszystko, co tak dramatycznie dzieje się w tych obrazach, każdy obraz właściwie mógłby składać się z różnych kadrów i te kadry też mogły być odrębnymi obrazami. Bardzo cieszę się, że ten album powstał i no, miejmy nadzieję, że będzie oglądany, że przetrwa, jak już miniemy, może książki przetrwają, choćby dobre myśli, że przetrwa. Każdy album też jest w wersji elektronicznej zawieszony na stronie, gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję bardzo. Album jest piękny, rzeczywiście, i co bardzo ważne, czytelny. Ja myślę, że już padło tyle słów dzisiaj, że to chyba wystarczy. Bardzo widzę złożone twarze. Więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I Kuba, jeśli mogę Cię poprosić, zamknij ten wieczór ostatnim tekstem. Dobrze? To też, lecz pozornie.
przegrywałeś, to też. Lecz pozornie, butelki po whisky, którą wypijałeś, to też. Lecz pozornie, pozorny kał i mocz, resztki zestawione przez prostytutki, męskie i damskie. Pozornie. Dzieło sztuki ma pod sobą stertę śmieci, bo to destylat, substancja czysta. Dzieło sztuki jest bezwzględne. Jeśli powstanie, artysta jest